21 poniedziałek. Przyjechałem poddać maturkę nasienioną, dlatego że wypuszczałem dziś z izolatorów matki. Przy okazji zrobiłem miodobranie. Okazało się, że tutaj były w izolatorze pociągnięte mateczniki. Matki nie było oczywiście. No i od rana minęło parę godzin. Przywiozłem matkę nasienioną, młodą, tegoroczną. Szkoda rodziny, dosyć fajna, duża rodzina, a bez matki po prostu będzie słabła. No, wrzuciłem ją przed chwilą. Mogłem najpierw wykonać leczenie, zanim oddałem matkę, ale każdy czas się liczy, dlatego że bez matki wiadomo, a cegły z kwasem mrówkowym by musiały być parę dni, 3 dni, czyli znowu by coś się przesunęło, znowu jakaś wiele rzeczy mogłoby się wydarzyć, których po prostu ja już nie mam czasu na to. Dorzucę zaraz dwie ramki, bo brakuje. Tu wylądowały odkłady. Boże, to może na razie. Moje odkłady. Przełożyłem już z 5 ramkowców do większych. I wybierałem miód dzisiaj. Tutaj o, zaraz za rogiem właśnie widziałem, to taka gryka jakaś poplonowa, nie wysoka, ale widać, że pyłek stamtąd noszą, fajny. Nie jest to jakieś na skalę przemysłową. A jak wyglądają odkłady, może rzucimy okiem szybko, pierwszy, lepszy. Są to moje matki. Już odkłady w 5 ramkach. Są już dodane więcej, 2 więcej. Pszczoła, spokojniutka. Widzę jakaś burza w kierunku Zielonej Góry, Jeleniej Góry może, tam Karpacz stamtąd. O godzinie 15 ma padać, więc dobrze się wyrobiłem. Przywiozłem jeszcze ramki, żeby wrzucić do uli. Dobra, co jeszcze? 5 korpusów miodu dzisiaj wybrane. Znowu wirowanie. Część rzepak z akacją. Część jest akacja. Dużo na poidle. Pszczółek. Tam ciemne chmury, gdzie facelia, ale widzę, że schnie, bo nie ma deszczu, brakuje deszczu. Wiatr jest od strony Wrocławia, a z ciemne chmury idą od strony Karpacza, czyli starcie będzie nad Mietkowem albo nad Odrą, jak zawsze. Dobra, nie przedłużając. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się i do usłyszenia.